Mamy dzisiaj parszę 40, parsza Balak od imienia króla, czy tam naczelnika. Jest tu historia. Tak się zastanawiałem, jak czytałem, dlaczego trzykrotnie się przenosił, żeby Balaam przeklął Izraela w trzy miejsca i przychodzi mi tylko jedna myśl do głowy, bo mamy tutaj nazwę Balaam Peor, ale to konkretnie powinno być tłumaczone jako Baal z Peor, z miejscowości, z miejsca Peor. Baal, Pan, jako ten, który rządzi. Baal. Balaam. Baal, mówię o Baalu z Peor. Baal powinien być Baal z Peor. To jest bardziej właściwe tłumaczenie, bo to Peor się odnosi do miejscowości, gdzie czczono Boga Baala, Pana, i później to taką formę przybrał. Dlatego też te trzy przenosiny i ta trzecia jest na wzgórze Peor. Gdzieś to było, że się przenieśli. Tak, 28 werset z 23 rozdziału. Wziął więc Balak Baalama na szczyt Peor, który wznosi się nad pustynią. I to sugeruje, że właśnie te bóstwa kananejskie to też miały nazwę taką dodaną regionu. Dlatego ten Baal z Peor jest bardziej. Może on tam się jakiś, ten kult miał jakieś odcienie w swoich praktykach, różnice, trudno powiedzieć. Kiedyś wierzono, że każde bóstwo ma swoje terytorium, tak jak człowiek, czyli na określonym terenie królowało to bóstwo i jemu się oddawało przez tamtejsze ludy cześć. Dlatego Balak myśli w taki sposób, że tutaj ten Bóg mu nie pozwolił przekląć, no to przenieśmy się na inne wzgórze, tak? Gdzie rządzi inny Baal, tak? I może on, tak, to wyjaśnia, bo też kiedyś tego nie rozumiem, dlaczego oni się przenoszą, ale to widocznie ma związek z tymi wierzeniami, właśnie terytorialnymi, i dlatego tak to się tutaj kilkukrotnie powtarza. Co tutaj dla nas jest właściwego z tego tematu, bo przeczytamy fragment. Może zacząć od początku, od tego, jak postępuje Balaam, tak? Po wysłaniu posłów. Tak, bo... O co chodzi? Znaczy, chciałem na wstępie przeczytać pierwszy list Koryntian, Pawła do Koryntian, 10 rozdział, bo tu jest... Może nie dosłownie, ale tak bibliści odnoszą, że ten fragment Paweł odnosi się właśnie do tego wydarzenia, bo chodzi o tą liczbę osób, które zginęły w tej pladze, jak gdyby. Tutaj w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 6 wiersz i 7 do 8 w zasadzie, czytamy tak: te wydarzenia powinny nam posłużyć za przykład ostrzegający, abyśmy nie pożądali złych rzeczy tak jak oni. Czyli długi czas po tych wydarzeniach Paweł stwierdza, że to jest praktyczne, to co się tam wydarzyło, bo takie rzeczy się dzieją tu i teraz. Mówię o Pawle, o swoim czasie on mówi. Czyli można powiedzieć, że też może to dotyczyć też naszych czasów, tym bardziej, że ten fragment Tory też jest ostrzegającym przykładem. I tu w 7 jeszcze czytamy i 8: nie stawajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich zgodnie z tym, co zostało napisane,
zasiadł lud, aby jeść i pić, potem zaś powstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się rozpuście, jak niektórzy z nich czynili, a w jednym dniu padło ich 23 tysiące. Te 23 tysiące tutaj właśnie przez biblistów jest sugestią, że Paweł pisze o tym wydarzeniu, tej niemoralności duchowej, która się objawiała też właśnie przez zachowanie cielesne. I oczywiście tu mamy też tą różnicę, to też trzeba wspomnieć o tym, bo w Licz mamy 25,9 powiedziane, że od plagi padło 24 tysiące, tu mamy 23 tysiące. No i jest jedno wytłumaczenie, bo też, że ta różnica tysiąca jest w tym, że najprawdopodobniej, to ja mówię tylko to, co bibliści interpretują, że werset z Licz 25,4 mówi, że rzekł Jahwe do Mojżesza, pochwyć wszystkich winnych naczelników ludu i każ ich powiesić. Że te tysiąc, ta różnica tysiąca to są właśnie ci naczelnicy. Jako bezpośrednio nie ugodzeni przez plagę, tylko zabici. To ja tylko mówię, jaka interpretacja. W każdym razie ten przykład, jak każdy inny, ja jestem zgodny z tym, że co wszystko zostało napisane, zostało ku naszemu pouczeniu. I dlatego też rozważamy ten fragment w tym znaczeniu, jak my mamy odnieść korzyść dzisiaj z tych wydarzeń, jak to jest ostrzegawcze, aby nie podążać tym lub wyjść z tego, tak? Bo to zależy, kto w jakim miejscu jest. To tym chciałem zacząć. Tu daje się zauważyć, że te ludy, które tam zamieszkiwały ziemię Kanaan, no, bały się Izraela. Izrael rósł w siłę. Wiadomo, że z każdą potyczką jego zdolność też militarna wzrastała. Doświadczenie, tak, można powiedzieć, w walkach, bitwach i tak dalej. I to była duża potęga, dlatego ten Balak obawiał się i chciał tutaj takiego sposobu użyć. Przekleństwo, bo też trzeba tutaj wyjaśnić. Przekleństwo to nie jest, to dzisiaj się nazywa wulgaryzmy przekleństwem, ale to jest zła definicja. Wulgaryzmy nie są przekleństwami, chociaż mogą być. Przekleństwo to jest coś, co ma w zasadzie uśmiercić. Wyniszczyć niszczycielską siłę, tak, unicestwiającą. To jest prawdziwa, właściwa definicja przekleństwa. No i odwrotność błogosławieństwa, czyli to, że ma żyć, rozradzać się, rozrastać i tak dalej, przeciwieństwo tego. Przekleństwo, inaczej klątwa, to we wcześniejszych fragmentach, jak czytaliśmy, czy nie czytaliśmy jeszcze, chodzi o to, że miasta obłożone klątwą przez Jahwę miały być właśnie unicestwione. Wszystko, każde żywe stworzenie, każdy człowiek, każde zwierzę, nawet mury, wszystko powinno ulec zniszczeniu. Jest też tak mówione, że ponieważ należy do Jahwy. No taka współczesna im wtedy wyjaśnienie, zrozumienie. No, nie istnieje, jako, nie żyje teraz, bo należy już do Jahwe. Przy Jerychu tak właśnie było. Przy Jerychu, tak. Wszystko było obłożone klątwą, czyli miało być unicestwione. Zwierzęta, ludzie, dzieci, kobiety. Balaam chciał, żeby taka sama klątwa
dosięgła ludu Bożego, na co przeciwstawia się Bóg. Tak. Też jest ciekawą postacią ten Balaam, ten prorok. Tutaj trudno zdefiniować, dlaczego Bóg przemawia przez tego człowieka. No ale widocznie coś było takiego, że może on był kiedyś tym prawdziwym, tak jak Melchizedek, tak? Mamy też, że jest królem Szalemu i sługą Boga prawdziwego, gdzie mieszka w takim miejscu, gdzie mieszkał. No właśnie, by czytający po raz pierwszy mógłby stwierdzić, że jest on prorokiem tylko Jahwe i tylko Jahwe słucha, a tak naprawdę to jest chytry na pieniądze. Takim prorokiem do wynajęcia. Tak, jest prorokiem do wynajęcia, chce zrealizować swoją korzyść, bo miałby wynagrodzone i to jakby wyjaśnia późniejsze te zdarzenia z oślicą i z aniołem, który zastąpił drogę, bo jakby to zdarzenie przypomina mu takie pogrożenie palcem, przypomnienie od Boga, że nie jedziesz tam zarobić kasę, tylko masz zrobić, co ja ci każę. Tak, no tu widać ten aspekt też finansowy. Ci wysłannicy, książęta, moabiccy, midianiccy zaopatrzeni w podarki, jak to tutaj w 7 wersecie czytamy. Może to był taki zwyczaj, no, ale też tą obietnicę zapłaty też Balaam miał i pewnie brał pod uwagę jako korzyść, łatwe pieniądze może w tym znaczeniu, tylko tutaj to zastrzeżenie jego no jest też ciekawe, że on tylko powie to, co mu Jahwe przekaże. I ma nadzieję, że przekaże mu tak, że on zarobi. Tak, no w sensie wszyscy są niezadowoleni z tej całej sytuacji, oprócz Izrael, tak, który dostaje to błogosławieństwo. To błogosławieństwo też jest szczególne, ciekawe, jak w nie wnikniemy. No ale jeszcze skupmy się na tych negatywnych może elementach, bo o tej sytuacji też mamy w Księdze Liczb 31 troszkę wzmianki, może sobie jako uzupełnienie tych informacji doczytajmy. Księga Liczb 31 od 15 do 20. Bo to jest nawiązanie do tego. Może to jest inne zdarzenie raczej, ale nawiązanie do tego, co tutaj czytamy. I przemówi do nich: Mojżesz, zostawcie przy życiu wszystkie kobiety. Zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety, a przecież to one za sprawą Balaama przywiodły synów Izraela do odstępstwa od Jahwe na rzecz Peora, czyli Boga Peora, z Peor, co ściągnęło plagę na społeczność Jahwe. Pozabijajcie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, pozabijajcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyzną. Zostawcie przy życiu dla siebie młode dziewczęta, które nie dzieliły jeszcze łoża z mężczyzną. Wy sami przez 7 dni przebywajcie poza obozem. Każdy, kto zabił człowieka lub dotknął zabitego, winien się oczyścić w dniu 3 i 7 i to zarówno on sam, jak i jego jeńcy. Oczyśćcie też każdą szatę, każdy przedmiot ze skóry, każdy wyrób z koziej sierści i każde naczynie drewniane. Tutaj ta kwarantanna też jest wymowna, to co mówiliśmy ostatnio, 7-dniowa przy zabitym dotknięciu się zwłok. Ale tutaj jest też właśnie za sprawą, tu jest pewna informacja, że za sprawą Balaama córki te pogańskie, moabickie, tak, czyli za sprawą Baala przywiodły synów Izraela do odstępstwa, czyli Baal nie przeknął wtedy Izraela, ale zrobił coś, przekazał jakąś informację Balakowi, co doprowadziło do
uśmiercenia, bo zmarło, zabitych zostało 24 tysiące ludzi, czyli duża część. To jest spore miasto, jak dzisiaj byśmy miasteczko w Polsce powiedzieli, znika. Czyli coś się wydarzyło, że Balaam w całej tej swoim postępowaniu, może rozgoryczeniu, że właśnie tak jak powiedziałem, nie zarobił na tym, coś uczynił, coś powiedział Balakowi, jaki jest sposób, żeby pokonać Izraela. Czyli, że jakby wynajmą, tak, czy zapłacą, czy coś spowodują, no pewnie za pieniądze najprędzej, że te kobiety moabskie pójdą i będą namówią do rozwiązłości, tak? Namówią, skłonią, no jakimiś swoimi sposobami. Kobiecymi, tak bym powiedział, ale może to być trochę rażące. Ale no, niektóre widocznie kobiety miały zdolność taką, a nie inną do uwodzenia, tak? Bo tutaj mamy ten podtekst cały czas, że współżyli z tymi kobietami moabskimi. I one namawiały ich do jeszcze odstępstwa, żeby składać ofiary innym bogom. Bo w ogóle ten Moab, cała ta kraina, to też trzeba powiedzieć, bo mamy o tym informację, to poprzednio mieliśmy w Parszy, liczb 21-29, że biada ci Moabie, zginąłeś ludu Kemosza. Że generalnie tam był kult Kemosza, ale tak jak te regiony kananejskie miały różnych bogów, różnych, licznych, czyli jakieś odmiany, tak jak powiedziałaś, tutaj terytorialne, tak? Czyli Kemosz mogły być jakby głównym bóstwem tego regionu, natomiast ten Baal Peor był jakby bardziej regionalny. Mamy Psalm 106, tutaj jest też wspomniane, może zobaczmy tylko przykład, Nowa Biblia Gdańska. Psalm 106, werset 28. 28 werset, Nowa Biblia Gdańska. I tutaj jest przetłumaczone tak, bo ta druga część jest różnie tłumaczona. Przywiązali się też do Baal Peora, przywiązali się, czyli kult uprawiali, ufali temu bóstwu i jedli ofiary umarłych. Tutaj jest to różnie tłumaczone, czasami to sugeruje, jakby ofiary zmarłym spożywali. Inne przykłady mówią, że te bóstwa są martwe generalnie i te ofiary spożywali tych martwych bogów. Tak bardziej sensownie to brzmi. Te bóstwa są wymyślone, martwe, to jest wirtualny wymysł, one nie mają żadnej siły, to ludzie tylko im nadają jakieś znaczenia, jakieś, to powiedział, pewnego rodzaju przesądy, jakieś sugestie i nadają im moc przez coś, co się mogło wydarzyć i kult powstaje. W każdym razie te ofiary dla tych bóstw jakby nieodłącznym elementem są spożywanie tych ofiar. Czyli dla tych bóstw i też jakieś uczty związane z tymi kultami. Nie wiem, czy wiecie, że mamy w Biblii dokładnie zapisany, bo kończy się ten kult
śmiercią, taką drastyczną, gdzie Pinchas przebija włócznią dwie osoby jakby naraz i mamy te dwie osoby wymienione z imienia w innym miejscu. To będzie w następnej parszy, ale dzisiaj to powiedzmy sobie jako dodatkowa informacja. To mamy w liczbie 25 od 13 do 15. Bo to jest dla niego, dla Pinchasa i dla jego przyszłego potomstwa będzie ono przymierzem wiecznym kapłaństwa, gdyż okazał żarliwość wobec swojego Boga i złożył zadośćuczynienie za synów Izraela. Izraelita, który został zabity razem z Medianitką, miał na imię Zimri, był synem Salua, naczelnika rodu z pokolenia Symeona. Zabita kobieta Midianicka nazywała się Kozbi. Była ona córką Cura, naczelnika szczepu, jednego ze znacznych rodów midianickich. No i 18 werset też mówi o niej z imienia tutaj druga. Tak było za sprawą Peora, podobnie jak za sprawą ich siostry Kozbi, córki naczelnika midianickiego, zabitej w dniu klęski. Mogło to coś mieć na rzeczy, bo często kobiety z jakimiś misjami były wysyłane. No ten telenowela brazylijska o Mojżeszu. Jak o Mojżeszu czy o Jozuem? O Mojżeszu. Tytuł 10 przykazań, tak? Tam 200 ileś odcinków. Czy 300? Już nie pamiętam. No to pokazuje ta telenowela, że ta Kozbi to była taką najwyższą kapłanką w jakimś kulcie tam, no nie było pokazane jakim. Ale to wiesz, to nie ma się co sugerować filmem, bo to jest tylko... No ale może właśnie Balaam właśnie może doradził, w jaki sposób Izraela zwieść. I to wszystko było takie podstępne, może wyspecjalizowane kobiety, tak? Były tam wysłane, żeby ten kult bóstw bałwochwalczy w Izraelu zapoczątkować. Wiąże z takim zdaniem tutaj. Jest takie zdanie, że Izrael się trzyma oddzielnie od tych ludów. Tak. Co to było? Było to. Przy tych Balaamowych wypowiedzieć. To jest 23 rozdział, 9 werset. Druga część. Tak. Ostrzegam go ze szczytów skalnych, spoglądam na nic pogórków. Jest to lud, co samotnie mieszka, bo nie łączy się z innymi narodami. No też jest to ciekawa lekcja, tak? Wyjdźcie mój ludu z Babilonu, nie bądźcie wśród nich, nie bądźcie częścią. Wielokrotnie jest to powtórzone, nie miejcie nic wspólnego z tym, co nieczyste i tak dalej. Wiele jest różnych tego rodzaju wypowiedzi. No, wymownych. Dla mnie to jest jasne i klarowne. Natomiast niektórzy uważają, że są nowonarodzeni, a to, ja to nazywam pępowinę, nie odcięli od tego świata, od tych zwyczajów, od tych zachowań. Lud ma być szczególną własnością, ma być święty, oddzielony. To oddzielenie ma się odznaczać takim, a nie innym postępowaniem, takim, a nie innym wierzeniem.
No i to jest też wymowne, że to jest lud, co mieszka samotnie, nie łączy się z innymi narodami pod względem kultury, tak? Nie asymiluje się z nimi i tak miało być zawsze. Jesteśmy oddzielone. Tak. Święty oddzielony, czyli jeżeli chcesz być ze mną, mówi Jahwe, to musisz nie być z tymi innymi ludami, z ich praktykami. Na tym polegała czystość, świętość. Wtedy i dzisiaj też. Bo dzisiaj też mamy jeszcze szerszy dostęp. Bo tu jest jeszcze taki drugi werset o wróżeniu, że w tym drugim błogosławieństwie chyba, że nie, a tu, wysty trzeci. Nie ma wróżbiarstwa w Jakubie, jasnowidza nie ma w Izraelu. To trzeba by się było dzisiaj zastanowić nad tym, bo to wróżbiarstwo, jasnowidztwo jest dzisiaj w nasze życie tak wplecione, czasami niezauważalne przez nas. Znaczy ma nie być, tak? Tylko... Ma nie być, tak, ale jest, bo po prostu możemy czasami po prostu pewnych rzeczy też nie dostrzegać, tak? W tym naszym postępie, w oddzieleniu i uświęceniu się. Tak, no tu można by to rozciągnąć na czary różnego rodzaju, jakieś zabobony, tak, koty czarne, drabiny i tak dalej, a, to jest tego pełno. To jest akurat naj... No tak, ale może niektórzy mają, bo ja spotkałem się z odruchem niewitania się przez próg, to też jest zabobon, czy w drzwiach. To jest, trzeba wiedzieć o tym, jak ktoś chce, to jest dużo informacji o tych zabobonach, jak chce się dowiedzieć, no bo jak człowiek się nie chce dowiedzieć, to będzie dalej tkwił, ale spotkałem się, czy czasami się zdarzy jakieś witanie na krzyż, tak, też jakieś odruchy są, to wynika właśnie z tych różnych zabobonów, przesądów. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że lud samotnie mieszka. Jest, tylko nie mogę sobie przypomnieć teraz, gdzie to jest. Mamy, mieszkamy na ziemi, ale mamy jakby być nie z tej ziemi, czyli mieszkamy fizycznie tutaj, funkcjonujemy, ale mamy się zachowywać, jakbyśmy nie byli mieszkańcami tej ziemi, tylko przyszłej ziemi, nowej ziemi, pod królestwem, pod panowaniem Jehoszuły, Mesjasza. To też jest zobowiązujące, że na drodze Jehoszuły do Królestwa, do Królestwa Bożego nie ma liberalizacji, jak to się dzisiaj próbuje we wszystko wkładać. Takie, że wszystko, trzeba kochać wszystko i wszystkich, no nie, w niektórych sytuacjach trzeba być stanowczym i wybrać świadomie drogę samotnego mieszkania, tak? To jest powiązane. W niektórych sytuacjach, mówię, to są czasami trudne sytuacje, a jeszcze w rodzinie to już w ogóle, gdzie trzeba pewne decyzje podjąć. Natomiast słyszę też z różnych stron, że ta liberalizacja postępuje w tym znaczeniu, że ustępują ludzie w swoich postanowieniach, z czasem miękną i jakby ta kultura zachowań społecznych zaczyna ich wciągać i stwierdzenia, że to nie ma w tym nic złego. Tutaj Izraelici, biorąc sobie te kobiety, z nimi przebywając i dopuszczając się do tego, też pewnie sobie myśleli, że nic nie ma w tym złego. No i zginęło 24 tysiące. Tu też w tym fragmencie, ten fragment też podkreśla bardzo, bardzo mocno
kwestię, jak ważne jest zachowanie czystości kultu. Bóg Jahwe jest Bogiem, któremu się ten lud oddał, zawarł przymierze, wyłączność. Dekalog, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Równie obok współistniejących, którym oddajesz jednocześnie cześć. Cały czas się przebija ten aspekt, jak ważne jest, żeby oddawać cześć Stwórcy i tutaj też można powiedzieć, że ta różnorodność tych bóstw kananejskich współcześnie oddziałuje. Ta różnorodność doktryn trinitarnych, dualistycznych i tak dalej dla mnie osobiście pokazuje, jak to jest ukoloryzowane w różnych, czyli dla każdego coś dobrego. Co człowiek stoi tam, wybierze, to sobie znajdzie. Natomiast Jeszua powiedział, bądźcie jak dzieci. I ja do sprawy z jednych aspektów, powodów. Też podchodzę do tego, że Bóg jest jeden i jeden. I wiele jest przykładów w Biblii pokazujących, że jest jeden. Ojciec jest jeden i tylko jeden. I nic więcej nie ma, żadnych wcieleń, żadnych innych spraw, bo to są już inni bogowie. Mówiąc tutaj językiem z Księgi Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, które inni bogowie, którzy byli w tych ziemiach kananejskich. Ten aspekt finansowy, to jeszcze wróćmy do tego, jest podkreślony w Nowym Przymierzu. 2 Piotra, sobie zobaczmy, 2 rozdział. Drugi list Piotra, 2 rozdział, 15 i 16 werset. Opuściwszy drogę prawą, zbłądzili, czytamy poznański, tak? Zbaczając na drogę Balaama, syna Bosora, który dał się skusić zapłatą za nieprawość. Nieprawością było to, że miał przekląć Izraela. W jakim sensie nieprawością? Tym, że Bóg postanowił temu ludowi błogosławić. Wszystko, co jest sprzeczne z tym, co postanowił Bóg, co powiedział, jest nieprawością. To też spójrzmy na to, że cokolwiek Bóg mówi, to jest prawem. A co jest przeciwne, odwrotne, tego Jeszua do Piotra powiedział, odejdź ode mnie, szatanie, co mówisz? Bo on mówi, że możesz nie umrzeć, tak? I w tym momencie Jeszua powiedział, odejdź ode mnie, przeciwniku, tak? Czyli w tym momencie jest to nieprawe, bo Bóg w proroctwach mówił, że Mesjasz umrze. Co oni tego nie rozumieli, dopiero zrozumieli po fakcie, po zmartwychwstaniu. 16, ale został skarcony za swoją niegodziwość. Niemajuczny bydlem, przemówiwszy ludzkim głosem, zapobiegło szaleństwu wieszczka. Drugi fragment odnoszący się do tego aspektu finansowego. Juda, 1 rozdział, 11 werset. Rozdział czego? Judy, 1, 11. Hmm?
Judy. 19. Czekaj, bo mi. Judy 1:11. Biada im, gdyż zeszli na drogę Kaina i dla pieniędzy popełnili błąd Balaama, a giną zbuntowani jak Kore. Tutaj miks w tym zdaniu jest, ale jest tu wspomniane o pieniądzach, że to Balaama był błąd, że dał się, można powiedzieć, skusić, wynająć w takiej nieprawości. Może zrobimy przerwę, tak? Bo chciałbym w drugiej części też nawiązać do tej parszy zatytułowanej Nauki Balaama, który poruczył, bo to jest wyjęte z objawienie, drugi rozdział, 14 werset. Nauki Balaama, który pouczył Balaka. Zastanówmy się, właśnie tutaj troszeczkę wspomniałem o tym, co Balaam przekazał, jaką naukę Balakowi po tym całym wydarzeniu, po tych błogosławieństwach, przekleństwach, znaczy chcianych przekleństwach, ale wyszły błogosławieństwa, jaką naukę Balaam przekazał Balakowi. To chciałbym, żebyśmy się zastanowili w drugiej części, bo to jest bardzo istotne, jak dzisiaj, ja tak przynajmniej widzę, jak te nauki Balaama, czyli proroka, który ma kontakt z, można powiedzieć, przez anioła Jahwe, zwiastuna, posłańca, wprowadza w czyn, w zasadzie, jak naucza Balaka, aby się z rzeczy działy nieprawe. To w drugiej części, do 14:30 robimy przerwę, tak? Dobrze. To spotkamy się o 14:30. Zapraszam na drugą część. Do usłyszenia.